Kosorowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Tarnów Opolski w sprawie programu Czyste Powietrze. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z ogólnymi zasadami skorzystania z programu. Mieszkańcy mogą dowiedzieć się podstaw, co trzeba między innymi do złożenia tego projektu, komu przysługują te dotacje, jak również sama procedura, jak to tutaj wszystko wygląda. Projekt już działa u nas, już mieszkańcy dowiedzieli się, że u nas jest taki punkt, gdzie można dostać informacje, jak i również złożyć wniosek. Pomagamy tutaj naszym mieszkańcom, mamy koordynatora, który tutaj pomaga złożyć ten wniosek, jak i również całą procedurę. Ułatwia. Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania m.in. na wymianę starego kotła grzewczego, docieplenie domu, wymianę okien i drzwi, czy instalację odnawialnych źródeł energii. Przede wszystkim z projektu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych o określonym dochodzie. Tutaj głównie chodzi o dochód do 100 tysięcy złotych. Oczywiście jeżeli mamy niski dochód, to możemy uzyskać wyższą kwotę dofinansowania. Przedsięwzięcia, które możemy realizować, to przede wszystkim, tak jak wspomniałem, wymiana starych nieekologicznych źródeł ciepła na paliwa stałe, ale też termomodernizacja, wymiana okien i drzwi czy wentylacji mechanicznej, jak również montaż odnawialnych źródeł energii. Na pewno chcielibyśmy, żeby jak najwięcej naszych mieszkańców skorzystało z tego wszystkiego, także staramy się jak możemy, nawet przez organizowanie takich spotkań, mam nadzieję, że mieszkańcy się dowiedzą tego, czego będą potrzebować i na pewno chciałbym, żeby z tego też skorzystali. A takie spotkania właśnie są po to, żeby mieszkańcom też wytłumaczyć, na czym to polega, czego się mogą spodziewać, czy projekty można łączyć, w jaki sposób można je łączyć, no i ile ewentualnie można otrzymać tej dotacji. Gmina Tarnów Opolski w swoich działaniach pokazuje, że ekologia jest ważnym elementem codziennego życia mieszkańców.